Falubas Zielona Góra znokautował u siebie Polonii Bydgoszcz 54-36 i nawet specjalista od walki wręcz z Grand Prix w Cardiff, Emil Sajfudinow, nie był w stanie uchronić swojego zespołu od efektownego knockdownu po 15-biegowym pojedynku. Mogę dokładnie powiedzieć, zadowolony jestem. Nie wygrałem żadnego biegu i zdobyłem mało punktów, także no, nie mogłem dopasować. To jest tor taki specyficzny i chyba trzeba dużo pracować nad sobą i mieć takie silniki, które będą szybkie, dopasowane. Także nie mam gdzie nawet sprawdzić silników takich, żeby na takie tory. No, myślę, że jeszcze dużo czasu jest na nas i będziemy wszystko robić, żeby wygrywać i zdobywać punkty. Polonia Bydgoszcz to kolejna drużyna, która nie potrafiła zdobyć co najmniej 40 punktów na zielonogórskim torze. Jeszcze żadnej ekstraligowej ekipie w tym sezonie ta sztuka się nie udała. Trudno jednak o dobry rezultat, jeśli zawodzą Antonio Lindbeck czy Tomasz Chrzanowski. Dzisiaj Zielona Góra była nie do ruszenia. Ja tutaj rozmawiałem wcześniej z Emilem, skarżył się na tor, że no nie leżał mu. A pan co może powiedzieć o torze i ogólnie o meczu? Gratuluję gospodarzom, którzy no tutaj pokazali, że nie było słabego punktu w tej drużynie. Tak naprawdę decydował start i pierwszy wiraż o zwycięstwie w dzisiejszym meczu. Praktycznie w każdym wyścigu. Bardzo szybcy byli gospodarze i tutaj ciężko było jakby doregulować motocykl. Ze swojej strony no też jestem zawiedziony swoją postawą. Dobrze w pierwszym biegu, później jednak dwa razy nie wyjechałem spod maszyny startowej. Zostałem wycofany. Zmieniłem wyścig na 14 bieg nominowany. Też z kolei nie za dobre wyjście spod maszyny startowej. I tak jak zawodnicy wystartowali, tak dojechali. Goście wygrali drużynowo tylko 8 bieg zawodów. Trener Zenon Plech nie ukrywał, że spodziewał się lepszej jazdy swoich zawodników. Widowisko było przednie, no, przegrywali starty, później starali się walczyć. No, uważam, że na pewno licznie zgromadzeni kibice na zielonogórskim torze nie narzekali na brak emocji. No jednak za dużo dziur miałem w zespole, bo i Tomek Chrzanowski, i Marcin Jędrzejewski, czy Antonio Lindbeck dzisiaj w ogóle nie błyszczeli. No, i tak to wyszło, jak wyszło. W zdecydowanie lepszym nastroju był po meczu szkoleniowiec zielonogórzan. Przestrzegał jednak kibiców przed zbędnym hurraoptymizmem w kontekście obsadzania Falubazu w roli pretendenta do złotego medalu drużynowych mistrzostw Polski. Daleka droga jest, naprawdę. Tutaj bym tonował te zapędy, te już spekulacje, bo mamy w tej chwili skład mniej więcej wyrównany. Wrócił Grzesio Zęgota, który punktów na przykład brakowało we Wrocławiu i gdyby on tam zrobił 8, to byśmy mecz wygrali, a tak nie się nie stało i mówię, no bez kontuzji się będziemy jechać do końca. Mówię, daleka droga, skończy się runda zasadnicza, zobaczymy na kogo wejdziemy, tam to już będą nie przelewki w playoffach, walka o każdy metr toru na pewno i dlatego teraz naprawdę chciałbym, żeby ci hura optymiści troszkę stonowali i po prostu chcemy, przecież my też jeździmy po to, żeby zdobywać jakieś medale, laury. Na swoim poziomie, do którego przyzwyczaił w tym sezonie zielonogórskich kibiców, pojechał Nils Christian Iversen. W 4 startach zdobył 3 punkty, natomiast aż 14 oczek, najwięcej w ekipie Falubazu, wywalczył Fredrik Lindgren. Nie można również narzekać na postawę krajowych zawodników. Prawie cała drużyna zaprezentowała się równo i pewnie. Panie Rafale, kolejny wygrany mecz wysoko u siebie. Czy można mówić już powoli o tym, że Zielona Góra ma aspiracje do wygrania ligi, czy jednak spokojnie tonować takie głosy i po prostu jechać swoje? Czy takie aspiracje mamy, ale myślę, że to lepiej jak to będzie troszeczkę tak gdzieś tam na zapleczu i tak, taki plan chyba jest najlepszy. Nie ma tutaj co nadmuchiwać tego balonu, bo nie sprawdza to się, jak się mogliśmy przekonać wielokrotnie już w poprzednich latach. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, spodziewał się pan właśnie takiego meczu, że jednak będziecie kontrolować sytuację, a rywale wygrają drużynowo tylko jeden bieg? Czy spodziewałem się, że mecz będzie może trochę trudniejszy niż faktycznie był, aczkolwiek wynik może wskazywać, że dosyć łatwo wygraliśmy, ale każde biegi były trudne, bo jednak Andreas Jonsson dzisiaj był bardzo szybki, pozostali chłopacy też
nie bardzo ustępowali, także no było ciężko o każde punkty. Skończyło się naszą wygraną i punkt bonusowy został wziony górze i to jest najważniejsze. Ze swojej podstawy mogę być zadowolony tylko z początku, koniec już się pożarł po mojej myśli. Ale to tam mniej ważne, być może, nie wiem, no nie chcę się tłumaczyć, ale wróciłem do 7 rano dopiero ze Szwecji po tygodniowej wyprawie. To miał jakiś wpływ, ale to 8 punktów nie jest wynik. Punkt bonusowy w rywalizacji z bydgoską Polonią pozostał w Zielonej Górze. W następnym meczu pokaźnej zaliczki w postaci 26 punktów z meczu z Lotosem będziemy bronić na wyjeździe 5 lipca w Gdańsku.